Po przeprowadzeniu badania naukowcy z Uniwersytetu Harvarda stwierdzili, że osoby, które spożywają dużo soku, przybierają na wadze więcej niż inni. Problem w tym, że sok nie nasyca organizmu, a mózg nie otrzymuje informacji o uczuciu sytości. W efekcie kaloryczność soku jest dodawana do kalorii otrzymywanych z pożywienia. Kolejną wadą naturalnego soku był wzrost poziomu cukru we krwi, a także zwiększone ryzyko cukrzycy. Nie dotyczy to jednak wszystkich soków. Niektóre z nich mogą nawet stać się skarbnicą witamin dla Twojego organizmu. Jeśli tak jak my uważałaś, że należy unikać soków owocowych, ponieważ podnoszą one poziom glikemii tylko dzięki stężonemu cukrowi, to ten film jest naprawdę dla Ciebie. Teraz eksperci obalają tę hipotezę i chociaż te naturalne napoje tak naprawdę nie zawierają błonnika, mogą zapewnić organizmowi ogromne korzyści. Ważne jest, aby spożywać je z umiarem, aby czerpać korzyści bez skutków ubocznych. Będziesz wyglądać lepiej, będziesz energetyczniejsza i nie będziesz często chorowała. Zostań z nami do końca, a dowiesz się, które soki owocowe należy spożywać najczęściej. Sok pomarańczowy zapobiega stanom zapalnym. Uległaś pokusie i jadłaś fast food, a teraz masz problemy z trądzikiem? Tego typu produkty przyczyniają się do zaostrzenia wszystkich chorób dermatologicznych i zwiększają ryzyko uszkodzenia naczyń. Nie oznacza to jednak, że trzeba całkowicie z nich zrezygnować. Wystarczy po takim posiłku wypić szklankę soku pomarańczowego, aby przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom. Sok pomarańczowy zapewnia ochronę dzięki dużej zawartości flawonoidów, które powstrzymują zaostrzenie stanu zapalnego i przywracają równowagę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Lemoniada zapobiega i rozpuszcza kamienie nerkowe. Specjalistyczne badania dowiodły, że lemoniada jest niezbędnym napojem, który niweluje zagrożenie ze strony kamieni nerkowych i zapobiega bolesnemu schorzeniu, które staje się coraz częstsze. Jeśli miałaś już kamień nerkowy, codzienne picie lemoniady zmniejszy ryzyko wystąpienia innych kamieni nawet o 90%. Wymieszaj 120 ml soku z cytryny z 2 litrami wody i wypij miksturę lub dodaj odrobinę miodu, mówi dr Roger Sur, urolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Sok winogronowy stymuluje pracę mózgu. Jest doskonałym źródłem antocyjanów, przeciwutleniaczy wspomagających pracę mózgu. Badania wykazały, że dorośli w średnim wieku, którzy codziennie pili szklankę soku winogronowego przez co najmniej 12 tygodni, radzili sobie znacznie lepiej w specjalnych testach badających wydajność pamięci. Sok żurawinowy wspomaga zdrowie dróg moczowych. W jednej szklance soku żurawinowego jest tylko 45 kalorii, więc możesz go pić bezpiecznie, w żaden sposób nie wpłynie to na Twoją sylwetkę, a także zapobiegnie występowaniu infekcji dróg moczowych i chorób układu krążenia. Zawsze wybieraj zwykły sok żurawinowy, bez dodatku cukru i konserwantów. Sok śliwkowy stymuluje trawienie. Jest bogaty w przeciwutleniacze, potas i błonnik. Dodatkowo ma naturalne działanie przeczyszczające, zapobiegając zaparciom, skurczom i bólom brzucha. Sok z granatów wzmacnia odporność. Sok ten zawiera więcej przeciwutleniaczy niż zielona herbata czy czerwone wino, a ze względu na swój wyśmienity smak będziesz chciała go pić codziennie. Ponadto sok z granatów chroni serce przed zawałem i niewydolnością serca. Zapobiega wzrostowi cholesterolu i zmniejsza ryzyko udaru. Mam nadzieję, że rozumiesz, że wszystko, co jest spożywane z umiarem, jest korzystne dla organizmu i nie może zaszkodzić. Jakie soki wolisz? Napisz w komentarzach. Powodzenia!